Witam. Aktualnie na inwestycji, poza pracami zewnętrznymi, prowadzimy również pracę wewnątrz budynku. Są to m.in. przygotowanie pomieszczeń oraz powierzchni wspólnych do wykonania gładzi. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonywaniem gładzi na ścianach i suficie naprawiamy większe ubytki w tynku, zabezpieczamy dokładnie posadzkę, aby uchronić ją przed zabrudzeniem, szlifujemy elementy naprawiane i następnie przejdziemy do wykonania gładzi na ścianach. Na elewacji wschodniej i zachodniej rozebraliśmy już rusztowania. Na elewacji wschodniej, po rozebraniu całościowego rusztowania, musieliśmy ustawić podobnie jeden słupek, aby wykonać okładziny HPL w oknach. Tak prezentuje się wykonana konstrukcja pod zieloną ścianę.